proszę Państwa, ruszyli na siebie Piotrze i Szeliga w natarciu pomiędzy dwójkomami. Oj, ależ wątroba! Złapcie go! Ależ próbuje uszczelić wątrobę Piotrek Szeliga. Jednakże ta dwójka, widać, że jest nieuchwytna. Widać, że oni, oj, tutaj ciężki cios. Minuta 43 do walki, 15 sekund walki za nami, a teraz Piotrek na linach. I co spróbuje zrobić? No, znaczy Szeliga jakby chciał, to by im kurwa łeb upierdolił, nie? Tutaj doszedł prosty, ależ overhook ze strony Piotra Szeligi. Cóż za uderzenie, cóż za pasja. Wiktor Wronka, pomimo doświadczenia bokserskiego, aktualnie wychodzi najgorzej w tym pojedynku, najbardziej odważnie wychodzi. A Mina Wątroby, który teraz trafia potrójnie na wątrobę. Piotrek Szeliga w tarapatach, jednakże... Ile ten sparing miał minut? Ależ mocny prawy Piotra Szeligi. Bada sobie lewym. Oj, to jest dobra taktyka, jeśli wezmą lewą. Mamy pierwsze liczenie. Potknął się. Potknięcie. Mocny cios lewą ręką Piotra Szeligi, który trafił. Amara. Z tego co widzę, on się nie zgadza z tym werdyktem. Podnosi ręce niczym Masza Graczykowska podczas walki. Jednakże widać, że jest gotowy. I boks. Trzy razy po dwie minuty, okej. Kolejna 30 sekund do końca pierwszej rundy, ależ teraz genialnie sprowadzony na linię Piotra Szeliga, jednakże co zrobi? Polish Mike Tyson trafia Amira, trafia Wronka, ale już odpowiedzi Amir. Jest klincz, jest dobrze. Jeszcze z tyłu głowy, jednakże sędzia na spokojnie. 3 sekundy do końca, co się wydarzy? Runda druga. No i zaczynamy rundę drugą, minuta 55 do końca drugiej rundy. Piotrek Szeliga w natarciu. Aj, próbują teraz chłopaki na liny sprowadzają, bardzo dobrze, ale on odpycha. Podnosi się Amar, oj, wleciał w Piotra Szeliga, ależ dobry uppercut, ale teraz overhandem wchodzi w rolę i jest atakowany. Kurwa, Amar trochę słabo bije. Stąd. Zamyśliłem się. Oj, Piotrek Szeliga w ostrych słowach do Amira. Dobra, ale kurwa, ten Szeliga to się nawet kurwa na takiej walce na jaja musi spierdolić. To jest taki troglodyta. Co ty odpierdalasz? Nie teraz, biorą, tu, walka, nie było pierwszej rundy, walka, bo były ten, schaby. Piotr Szeliga jest zmotywowany, jednakże czy to wystarczy? Czy sama motywacja wystarczy, żeby wygrać tą walkę? Amir Nuarin, oj, wypada szczęka, czy to pokaz jest słabej wytrzymałości? Jak myślisz, Jakubie? Czas niech stanie. Czas! Czas, pauza! Walczymy! Dziękuję. Ciężko określić, ale widać, że wytrzymałość to nie najlepsza strona. Oj, teraz celnie Wiktor Wronka. Celnie również Amir, ale myślę, że Piotrek będzie chciał uszczelić tego chłopaka w czarnej koszulce. Ale się zachwiał. Oj. Nie, ale oglądaliśmy mecz. Prawy na prawy. I zobaczmy. Piotrek Szeliga jest zaciągnięty do swojego czerwonego narożnika, ale już odbija od tych lin. Pokemony, atak! Atakujcie! 30 sekund do końca pierwszej rundy. Stop! Jest clinch, jest przerwanie i... Pot! 20 sekund! Łapy, Piotrek, łapy. 15 sekund do końca drugiej rundy. Co się wydarzy na te ostatnie 10 sekund? Jest klincz, jest zatrzymanie. Panowie, klincz, przerwa jest, ja powiem. 7 sekund, 6, 5. Teraz 10. To jest box. Nie. Jednakże jak sędzia fokusuje się na jednego, oj! To nie racja, że po tej trzeciej rundzie. Szeliga, oj, będzie szedł na knockdown. Pomóż mu, brato! Oj, lewy na lewy! Ale wszedł pod ciosem, ej! To jest taki debil, kurwa. To jest taki debil, stary. No i znowu pięści ruszyły. Typ, kurwa, waży 120 kilo, kurwa, i na jakichś gówniarzy 50-kilogramowych się odpala, bo mu, kurwa, jego nie pozwala, ty. Ja pierdolę, przecież na to się nie napatrzysz, to jest taki debil. Getto! Jest! Oj, ależ!
Teraz się rzucili 2-1 na tego biednego chłopaka z Rzeszowa. Piotrek Szeliga, jest tarapatak! Jest duży tarapatak Piotrek Szeliga! Ale jednak nie, już wraca, ale ręce już za... Tak, widać, że ta wytrzymałość wcale nie jest taka mocna. Amira Marnuarin! Ależ wszedł! Ja bym go policzył za to, że się odwraca do walki. Jest Piotrek zmęczony, 40 sekund do końca, to jest bardzo dużo czasu. Jest pierwsze liczenie ze strony Wiktora. Kondycja trochę. Jadą! Oj, próbuje. Oj, Piotra Szeligi. Pełna kurwa na koniec. Kolejna! Jest! Zajmujemy pozycję, panowie. Bo chcę mieć to za sobą. I leci pierwsze pytanie. Lecimy od mojej strony, czyli tak. Patryk. Podaj poprawną ilość koni mechanicznych w aucie Ferrari F8 Tributo. A. 721 koni mechanicznych. B. 693. C. 711. D. 645. A. Odpowiedź A. 721. Odpowiedź A. Widziałeś miniaturkę z grzybu na twoim... Poprawna odpowiedź. 721 koni mechanicznych. Ja się nie znam na samochodach w ogóle. Chuju to mam, stare. Trzeba było słuchać. Łukasz. W którym roku została wyprodukowana główna nagroda, czyli Ferrari? A. 2020 rok. B. 2021 rok. Ja wiem. C. 2022. D. 2019. 2022. Źle. Ale ty słabo, ale nieprzyjemne to bardzo. To jest jeansy ściągnij, bo ty jesteś jeansem. A co, w gaciach mam sobie być? No nic dawaj kogoś, kto ma krótkie spodenki. Nic się nie przejmę. Teraz dostałem po końcu. 2021. 2021, poprawna odpowiedź. Dawid. Tak jest. Dobrze, pytanie do ciebie, Dawid. Idziutko. Ile limona M pakiet nie bita jak pastur rozpędza się od 0 do setki? A. 3,1 sekundy. No. B. 3,9 sekundy. C. 3,5 sekundy. D. 2,7 sekundy. W zależności od tego, czy ma X-Drive'a. Albo 3,5 albo 3,9. Ale ja powiem, że 3,5. Że 3,5, tak? Tak. Poprawna odpowiedź, jak najbardziej. To chyba ja będę tylko bity po jaja. Moja to akurat poniżej 3 sekund, nie? Dobrze, sprawdzamy teraz wiedzę Patryka. Jak wygląda poprawna pisownia pełnej nazwy głównej nagrody Ferrari? Jakbyś mógł przeliterować? Pełna nazwa. Ferrari i co dalej? No. Jak się pisze Ferrari? Ferrari. Tak. F8. Tak. Spacja. Tak. Spacja. Tyry i by uty o. Jak najbardziej, jest to poprawna odpowiedź. Kurwa, co to są za pytania z główna? Nie, nie, jest. Mogę go zapytać, kiedy Ferrari... No bo Ferrari... To dobra, bo od razu może odpalaj tego laczka, bo... Łukasz, jak Bandy nazwał swoją M4 na poczekaniu? Fioletowa maszyna, fioletowy Skittles, fioletowa bestia, fioletowy Batmobil. Fioletowy Skittles. Jak najbardziej poprawna. Może nie straszne. Dzięki, Adaszko. Bardzo mi się podobało to na poczekaniu. O, to na odcinku wymyślił. Na poczekaniu. Dobrze, Dawidku. Jak brzmi pełna nazwa skrótu BMW? Proszę tutaj już pod jajecze, tak? Bayerische Motorenwerke. Bayern Motor Wunderbaum. Bayern Motor Warke. Bayerische Motor Was. Gdzie jajka? C. Odpowiedź C, czyli Bawarian Motor Warke, tak? A co? Nie. No tak odpowiedziałeś. Tak powiedziałeś C. Tak powiedziałeś C. C powiedziałeś. A. C. Że jak nie Bawaria? No nie, Bayerische Motor Warke. No. Staj tu! Chodź tu, no! Kurde, dowal, tu jest obdzieje, dawaj mu teraz! Ale bliżej! Czerwony! No nawet nie dostał! Trzeba by było spodenki podciągnąć, tak? Ty masz najgorsze spodenki, w sensie najlepsze dobra, do tej kary. Nie, dobra. Nie wiem, to... Dajcie klapka i ktoś niech łapą wali. Tylko nadstawcie, teraz. Ale ja mam... Dawal! Bo jeszcze raz. O. Mówiłem, z łapy lepiej. O, no. Co pojadę, jak to tychać? Z łapy lepiej. No nie, bo z łapy to wy... Dawaj, dawaj z łapy.
Ja będę bił. Dobrze, no to ale mu za chwilę, kurwa, w sausage'a przypierdoli. Ale nie, no tak dobra, od spodu. No ja. Będzie, Bungie. Dobra, wstawajcie. Dawaj, podnieś rękę. Łapę weź. Podnieś. Czekaj, czekaj. Z wyczuciem, ale... Pytanie do... W jakim mieście graliście w piłkę swoimi autami? A. Poznań, B. Bydgoszcz, C. Toruń, D. Papowo-Toruńskie. Dawaj. Żartuję, to prawda odpowiedź. Toruń, co? Ej, ale nie, potem nie zgodzę, jest bo no, aż mnie... No to tak. Facet nie ma jajników, ale ja tu mam akurat. Dobra, dziewczyny, Łukasz. Łukasz, a kto tobie ma wymierzyć karę, jak żyłotko? Ktoś delikatny, ja. Ale z wyczuciem. O, ja. Tak, nie, nie, nie. Tak. On zwalił na mnie, nie. Nie, nie on dawaj mu, nie dawaj mu, nie dawaj mu. I potem ja to masz to. Drugiego i ty. Dawaj. Nie, ale nie ma co. Ale ci bombę normalnie. Ale mu za chwilę, kurwa, papuszona wypierdoli, papszuna mu wypierdoli w to jajko. Chcesz na mnie winę? Karę, wszystko? No, bo mogłem. Bo mogłem. Mogłem. Dawaj. Ale miał złotą kartę, miał. Ja byłem najmądrzejszy. A ja mam złotego buta, jedziemy. Panowie, ostatnie tura pytań. Dawaj. Ja już mam to za sobą. Lecimy, aha. Łukasz. No? Jak nazywa się założyciel Ferrari? A. Enzo Ferrari. Enzo Ferrari. C. Enzo Ferrari. D. Kenzo Ferrari. Enzo Ferrari. Enzo. Ferrari. Jak? Enzo Ferrari. N... Z... O. Jak najbardziej. Ja oglądałem ostatnio film o Lamborghini. Tak, i tam było, że się starli. Było. Spaghetti. Tak. Dobrze, spaghetti. Dawid. Lamborghini, spaghetti. Dawid, słuchaj. Oddawać buty. Jaką skrzynię biegów odebuta ma Ferrari F8 Tributo? Kurwa, mówił to. Ja. Czekaj, mówił to dzisiaj. Sześciobiegowa dwusprzęgłowa. No. Pięciobiegowa manualna, nie. Siedmiobiegowa dwusprzęgłowa, no. Skrzynia CVT. Chyba siedmiu, nie? Siedmiobiegowa dwusprzęgłowa. Jak najbardziej, poprawna odpowiedź. Mówił to dzisiaj na prezentacji aut na starcie. Mamy to. Dobrze, i teraz Bandy ostatni. Tak się wylosowało, że jeden musi więcej. Bracie! Ile wynosi różnica koni mechanicznych pomiędzy autem twoim a Giniego? O, no, Jezu, o, tak! Odpowiedzi. Nie! A. Z głowy. 102 konie mechaniczne. B. 99 koni mechanicznych. D. 105 koni mechanicznych. Odpowiedź C. 104 konie mechaniczne. 109. Nie było takiej odpowiedzi. Ale szacunek. Nie ma, a odpowiedzi, ile? To jest najwięcej. Co, ile? Ile jest najwięcej? Najwięcej to jest 160. To tak, to. To, że to, tak? A. Ładnych. Tak jak mi. Tak. Czekaj. Ładnych go. A naładowało się. A tak mu klapni. Gdzie one są? Nie widzę. Oj, było słychać. Było. Tam się obiło. Obiło się. To był najgorszy wynik? A czy reżyserka to wie, bo mamy jeszcze karę. Bandura miał chyba z 3 razy bity. Nie, ja miałem tylko raz byłem, to jeszcze był najwięcej bity. Tu Szol. Co? 2 razy byłeś bity? Ty też byłeś. Byłem. Teraz. To jak? Ja pierwszy raz jestem wcześniej bity. Też miałeś normalnie. Nie miałem kary. Miałeś. Nie ale miałem, co teraz? Ja powiedziałem na wszystkie dobrze, no z pierwszej odpowiedź. Kara. Kara. Reżyserka kto miał? Według komisji. Przegrywa Łukasz. Dlaczego? Najwięcej razy nie odpowiedziałeś na pytanie. No jak? Tam. No normalnie! A wiem, czym jest kara! Pokażmy karę! Bo kara jest taka, że to jest najgorsza kara moim zdaniem. Żółta, złota karta! Nie ma, żeś zużył pochamaju! Nie zużyłem! A widziałeś? A trzeba było zeżreć po prostu. No, ja wiem. O, co? O, kurwa! A ty masz te takie czarne kłoki. Ja mam... Depilator. No to jak najgorsza kara według ale ciebie? Ale to tylko chwilę. Jakie ile chwilę? Tym depilatorem? Włoskowy takim na maszynie, no. Specjalny. A na fejmie też to leci, czy tylko mają 80 ludzi? To jest najgorszy, jaki może być. Ja ci go legnę. Kurwa, nikt tu tego nie ogląda. Nie, pasek, tego nie. Dobra. Ja sobie zasięgi upierdolą. Tak łyda. Góry. Na łydzie? Nie, tu, od dołu do góry. No tak. Dawaj. Nie, wjeżdżę mu wygól,
tutaj. Czekam. Tu. Od wewnętrznej pachwiny. Nie! Tak, bungee, chłopie, to jest bungee. To? Dawaj mu odbyt, kurwa, jedziesz. Trzymaj go. Czekaj, bo on ma ten, on ma mikroporta, ja mu podtrzymam. Trzymaj go. Lecę stąd, tu. Do ale sobie? Nie! Dawaj na próbę! Nie, ale stary! Walę ci listwę! Nie! Nie, serio! Nie! Co ty? Co Nie, tak! Dobra, bo to szybko! Bandzi, kurwa! Czekaj, Rubo ma być łyse. A to nie kurwa. Ja się nie chcę bić, kurwa. Widzę, jak to boli. To przyłóż sobie. Nie. A. Jezus. Kurzu, zostaw jak to brzmi, czek. Bójcie się, tyle. Powinien mu odbyt wydepilować. Nie było źle.